witam was w kolejnym odcinku Słynnych Koni. I dzisiaj powiem wam o kolejnym koniu wyścigowym. A jest to Double Trigger, czyli po prostu podwójny spust. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, to, co to imię znaczy po polsku, to właśnie znaczy to podwójny spust. Bardzo ciekawe moim zdaniem. Także zapraszam was na odcinek. Jeżeli chodzi o informacje, które dzisiaj będę wam czytać, to pochodzą one z Instagrama Świat Wyścigów Konnych, na który serdecznie was zapraszam, bo jest tam bardzo dużo postów dotyczących koni wyścigowych, także jeżeli kogoś to interesuje, no to polecam. Link jest w opisie. No i teraz informacje o koniu Double Trigger. Urodził się w 1991 roku, a zmarł w 2020. Syn Ogiera Elamana Mou i Kleczy Solak. Pochodził z Irlandii i podobnie jak jego młodszy rodzony brat Double Eclipse, był świetnym długodystansowcem. Lubił biegać na początku stawki i często utrzymywał doprowadzenie aż do końca. Zadebiutował we wrześniu 1993 roku i wygrał o 10 długości. Miesiąc później zwyciężył w Zetland Stakes. Jego pierwszy start jako 3-latek zostały nieco opóźnione przez kontuzję, a gdy powrócił, rzucono go na głęboką wodę, co nie do końca było dobrym pomysłem, bo dobiegł piąty w Great Voltigeur Stakes i trzeci w Estelleger Stakes. Udało mu się za to z łatwością wygrać Estelleger Italiano. Jako 4-latek został najlepszym długodystansowcem w Europie po zwycięstwie w Segaro Stakes oraz Henry II Stakes, albo nie, Henry II Stakes, sięgnął po prestiżowe Ascot Gold Cup, Doncaster Cup oraz Goodwood Cup. Warto zaznaczyć, że w Goodwood Cup 1995 roku zaczął zachwycającą walkę z własnym bratem Double Eclipse, którego pokonał o zaledwie szyję. Wystartował w Melbourne Cup, ale zajął dopiero 17 miejsce. Double Trigger próbował powtórzyć swoje zwycięstwo w Ascot Gold Cup z 1995 roku, ale nie udało mu się to. Zdołał natomiast ponownie wygrać Doncaster Cup 1996 i 1998 rok oraz Goodwood Cup 1997 rok i 1998. Przeszedł na emeryturę z 14 zwycięstwami na 29 startów. Podobnie jak większość długodystansowców, jego jako reproduktor nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem ze strony hodowców i z tego powodu nie zdołał pozostawić po sobie topowego potomstwa. Udało mu się jednak spłodzić kilka dobrych koni biegających w gonitwach płotowych, gdzie wytrzymałość jest bardzo ważna. Double Trigger zmarł w lutym 2020 roku w wieku 29 lat. We wrześniu 1999 roku jedna z lokomotyw linii Great North Eastern Railway została nazwana na jego cześć. No. Także to były w zasadzie wszystkie informacje, które przygotowałam dla was. I jeszcze tak w ramach ciekawostki, to na moim Instagramie po opublikowaniu tego filmu będziecie mogli zobaczyć post, w którym będziecie mogli zobaczyć zdjęcia pomnika Double Trigger, ponieważ udało mi się znaleźć właśnie takie zdjęcia. Także po obejrzeniu tego filmu możecie sobie wejść na mojego Instagrama i zobaczyć właśnie, jak wygląda pomnik Double Trigger. Tak właśnie dla ciekawostki. Jakby co, to link do mojego Instagrama jest podany zawsze w opisie filmu. To by było już wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście zostawcie łapki w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Możecie napisać w komentarzu, czy znaliście tego konia, czy też nie. Jeżeli chcielibyście, abym zrobiła odcinek o Double Eclipse, to możecie pisać w komentarzach, bo jestem ciekawa, czy chcecie o tym koniu odcinek. Jeżeli będzie dużo zainteresowania, no to
Mogę oczywiście zrobić. No. Do końca tego filmu zobaczycie, jak wygląda w rzeczywistości ten koń, którego dzisiaj omawiałam. No, także to było już wszystko. Pamiętajcie również o zaglądaniu do opisu filmu, bo tam zawsze znajdziecie najważniejsze informacje, które mogą Wam się przydać. Także do zobaczenia.